wierność ludziom czyni z nas człowieka, to cytat, to złota myśl Tadeusza Kościuszki, naszego bohatera, żołnierza walki o wolność. Gratuluję bardzo włączenia Was w poczet naszej społeczności szkolnej. Stając się kadetem, staliście się częścią społeczności, tej naszej żołnierskiej. Mi serce się raduje, że tylu młodych ludzi ma założone mundury. Razem z prezydentem miasta Jarosławem Klimaszewskim bardzo się cieszymy, że dzieje się to w Bielsku Białej, jednej z naszych szkół w naszym mieście. Kiedyś miałem plan w życiu i uważam, że ta szkoła mi dała te wymagania, a wojskowa dlatego, bo lubię dobrą dyscyplinę. Wiem już, co chcę robić w życiu. Plany na przyszłość to iść albo na szkołę oficerską, albo od razu do sił specjalnych jakieś się starać. Mój dziadek był żołnierzem. Mój tata też był, ale w innej właśnie, był strażakiem OSP. I jeszcze mój wujek był żołnierzem. Więc taki pociąg, takie geny troszeczkę. Porady, no starajcie się, ćwiczcie, no, że powiem, nie mam miękkiej gry. No, trzeba być twardym, no i robić to, co chcesz, no. Czyli nie opierniczać się, starać, chodzić na jakieś kursy, szkolenia, to jest podstawa, żeby dostać właśnie takie odznaki jak tutaj. I masz więcej, tym się czujesz lepiej, masz po prostu lepsze predyspozycje do dostania się do na przykład dowodu, do 18 batalionu powietrzno-desantowego. To jest ode mnie wszystko. Bardzo istotne, że tutaj w Bielsku Białej mamy taką szkołę, mamy taką wyśmienitą kadrę zawodową byłych oficerów wojskowych czy policjantów, którzy potrafią właśnie tą wiedzę, to doświadczenie przekazać młodym adeptom tej sztuki. A my jako 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej jesteśmy jednostką patronacką. Zakładamy, że przez ten okres kilkuletni, gdzie będziemy przygotować tych uczniów, uczyć rzemiosła wojskowego, kursztu wojskowego. Zaszczepimy ich tym bakselem wojskowym i być może jakaś cząstka z nich zostanie w przyszłości żołnierzami. Ta młodzież, która zainteresowana jest i ma nadzieję, że będzie wiązać swoje dorosłe życie z tą służbą, żeby przygotować w taki rzeczywiście bardzo profesjonalny sposób, mają mieć preferencyjne punkty na akademie wojskowe i mają mieć skróconą służbę przygotowawczą, jeżeli będą chcieli bezpośrednio po szkole na przykład zostać zawodowymi żołnierzami.